podstawowe kopnięcia w kickboxingu. Kopnięcie frontalne z nogi tylnej, kopnięcie frontalne z nogi przedniej, kopnięcie okrężne z nogi przedniej, kopnięcie okrężne z nogi tylnej, kopnięcie boczne, obrotówka na tułów, obrotówka na głowę, kopnięcie zahaczające. O czym pamiętamy? Wykonując kopnięcie, w momencie, kiedy kopie lewa noga, prawa stopa musi być na całej powierzchni. W momencie kopnięcia przekręcamy się mocno na stopie postawnej. Stopę dostawiamy, nie przestawiamy do przodu. Dostawiamy, w tym momencie kopiąc, przekręcam się na nodze prawej. Noga kopiąca idzie biodro, kolano, podłudzie. W takiej samej kolejności noga wraca. Czy to jest jedna noga, czy to jest noga druga. Stopa nogi kopiącej ustawiona i usztywniona. Palce ściągnięte do dołu. Częścią kopiącą jest albo podbicie, albo piszczel. Kopiąc, o czym pamiętamy? Musimy mieć lekko nogę ugiętą, tą, na której stoimy. Nie prostujemy. Nie stawiamy na palcach. W momencie kopnięcia odchylam się lekko do tyłu, tym samym wydłużając dystans przeciwnika pięści do mojej głowy. Ręce się nie rozchodzą, zawsze trzymamy je wysoko. Czy to jest jedno, czy to jest drugie kopnięcie. Kopnięcie frontalne, ta sama sytuacja. Dostawiam stopę, nie przestawiam. Dostawiam, kopiąc stojące powierzchni, noga w kolanie lekko ugięta. Kopiąc, lekko odchylam się do tyłu. Jedna, druga noga. Stopa ustawiona, najlepiej kopiemy piętą. Palce mogą być też do dołu obciągnięte i wrzucamy palce do góry. W tym momencie częścią kopiącą jest podbicie stopy, ale jest to bardzo kontuzjogenne, dlatego że palce mogą wejść w łokieć. Niestety łokieć wytrzyma, palce nie. W momencie, kiedy palce są ustawione do góry, częścią kopiącą jest pięta, jest to kopnięcie o wiele mocniejsze i o wiele bardziej skuteczne. Ważne jest to, żeby się nie rozchodziły ręce, tylko są ściągnięte łokcie. W momencie, kiedy przeciwnik robi obronę, kontruje, cios wejdzie na gardę, nie na szczękę. Kopnięcie boczne. Dostawiam nogę, dociągam kolano do klatki jak najwyżej. Kopiąc, odchylam się, wracając noga do pozycji, wraca po tej samej linii. Jedna noga, druga noga. Jest to kopnięcie, które nie wychodzi po łuku. Jest to kopnięcie, które wychodzi w jednej linii, nie wychodząc za linię mojego tułowia. Jest to kopnięcie odpychające, które trzyma przeciwnika na dystans. Kopnięcie frontalne mogę przeciwnika rozpoczynać atak, tak samo jak i kończyć. Kopnięcie okrężne, najczęściej używane kopnięcie w kickboxingu na tułów, na głowę. Pamiętamy o tym, żeby stopę usztywniać, tak samo jak całą nogę w momencie kopnięcia. W pozycji walki, jeśli się poruszam, nogi są luźne i nie spinamy się. Kopiąc zawsze trzymamy wysoko ręce. Obrotówka na głowę, o czym pamiętamy. Obracamy najpierw tułów, najpierw głowę, patrzy się gdzie kopie, dopiero idzie cała reszta. Kopnięcia wychodzą z biodra, tak samo jak uderzenia wychodzą z barku, popartego skrętem biodra, skrętem stopy. Tak samo kopnięcia, cała siła jest w biodrze, nie w nodze. Kopnięcie zahaczając na głowę, tak zwana obrotówka, obracam tułów, dopiero dociągam nogę. Na tułów, obrotówka, ta sama sytuacja. Kopnięcie boczne po obrocie. Obracam głowę, patrzę się gdzie kopię, dopiero idzie noga. Kopnięcie zahaczające, sama nazwa. Idzie w odwrotną stronę, jak kopnięcie okrężne. W momencie kopnięcia muszę być ustawiony bokiem.